Cześć, cześć kochani zapalmiacze i zapalmiary. Marek Malec, bezpan.pl. Witam was serdecznie. Nie było mnie kilka dni. Zaraz wam powiem, gdzie byłem. Jeżeli podoba wam się to, co robię, proszę was bardzo, zasubskrybujcie kanał, bo to pomaga mi oczywiście w dalszym działaniu. I jeżeli się podoba, to łapa w górę. I lecimy z tematem. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, jeżeli ktoś się próbował do mnie ostatnio dodzwonić albo coś napisać i jeszcze nie dostał odpowiedzi. Wybrałem się tak spontanicznie zupełnie ze swoimi dziećmi, 4 i 10-latkiem, w góry. Nie było internetu, chciałem się trochę odciąć od tego wszystkiego, przygotować psychicznie i fizycznie do wiosny. Tam, gdzie byłem, śniegu było metr, także dla mnie również to był szok. A moje dziecko, na przykład to, które już ma ponad 10 lat, pierwszy raz w życiu jechało na sankach. No bo u mnie ciężko jeździć na sankach, gdyż nie ma śniegu. Tak oto to wygląda. Także dzieci się trochę rozerwały. To co prawda było tylko 4 dni, ale zawsze to coś. A teraz się biorę dalej, że tak powiem, do roboty, do przedsprzedaży, do jakichś wysyłek nasion, czy tam czegoś, które zamówiliście. I zanim jeszcze przejdę do głównego tematu, to chciałem wam powiedzieć o odkrywaniu roślin, bo to jest oczywiście temat przewodni. Ostatnio na grupie i na tym, co do mnie piszecie, tak? U mnie, w tej chwili u mnie jest, nie wiem, chyba z 2 stopnie, w nocy było chyba minus 3, ale większość z was mówi, że jest wiosna. Dla mnie to jest po prostu szok. Aczkolwiek trochę was rozumiem, szczególnie ludzi, którzy mają palmy w gruncie pierwszy rok, drugi rok i nie macie jeszcze takiego doświadczenia z tym, co się może wydarzyć. Ja wiem, że jest ciśnienie, że jest presja, że jest, zobaczcie, jest błękitne niebo, jest ciepło, nawet przy 2-3 stopniach wydaje się, że jest naprawdę, może nie gorąco, ale tak fajnie, przyjemnie ciepło i chcielibyście te palmy odkryć. Zobaczcie, u mnie żadna nie jest jeszcze odkryta z tych, które zakryłem. W przyszłym tygodniu, bo dzisiaj już jest sobota, to nie będę nic robił, w przyszłym tygodniu odkryję tego Wagnerianusa, żeby wam pokazać, bo on jest przykryty bez przerwy już chyba 4 miesiące. W ogóle do niego nie zaglądałem. Pamiętacie, że robiliśmy tam test kabli Smart, chyba na początku nawet listopada i on do tej pory tak stoi, listopad, grudzień, styczeń, luty, masakra. Ale jestem pewien, że wszystko u niego dobrze. Także słuchajcie, jeszcze raz wracając do tematu odkrywania palm. Każdy z was jest dorosły i każdy z was może zrobić coś, co oczywiście uważa za stosowne. Możecie palmę odkryć, zakryć, możecie ją ukatrupić albo sobie kupić nową. To po prostu każdego jest wolny wybór, tak? Ale popatrzcie, ja to robię już 16 lat, więc wiem, co się może stać. Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że odkryjąc teraz palmę za 2 tygodnie, za tydzień, czy nawet za 3 tygodnie, może będzie musiał ją z powrotem okryć, to niech się porządnie zastanowi. Palmą w tej chwili pod przykryciem daje wam głowę. Nic nie jest. I jak one będą sobie zakryte, to im nic nie będzie. Testowałem to już u siebie przez wiele lat i były zakryte nieraz po 5 miesięcy i kompletnie nic im nie było, jeżeli były dobrze zakryte. Więc nie musicie tego odkrywać. Owszem, można trochę przewietrzyć, trochę coś uchylić, kogoś ciekawi zajrzeć. Ja nawet kiedyś wam opowiadałem, robiłem dziury i zaglądałem do środka, żeby zobaczyć, jak te moje palmy wyglądają. Jeżeli ktoś ma niedużą palmę, taką jak ta na przykład, to naprawdę roboty tu jest pół godziny i można to zrobić. Błagam was tylko, nie piszcie, że jest wiosna. Nie piszcie, że w prognozie długoterminowej na 5 tygodni nie widać mrozu. Bo kuźwa, bo raz, że mnie rozśmieszacie, a dwa, że mnie mega wkurzacie. Wiecie, że nie ma prognoz na 5 tygodni, tylko że to są wróżby. Nikt wam nie powie, co będzie dokładnie za tydzień. No, ile wam jeszcze mogę to uświadamiać? No nie bądźcie baranami, błagam was. No bo to świadczy tylko o tym, że ktoś jest baranem, jak mówi o tym, że prognoza jest za 5 tygodni. No bo to po prostu mnie mdli, jak słyszę coś takiego. No nie dajcie się wrobić i bądźcie rozsądnymi ludźmi. No, ale oczywiście, jak jest tak ciepło, każdy może odkryć, tylko musi być świadomy, że może będzie musiał zakryć.
I to było tyle w temacie. A teraz przechodzimy do głównego, że tak powiem, wątku dzisiejszego, czyli jak smakują banany z Polski. Nie wiem, ja nigdy w życiu nie jadłem bananów z Polski i zaraz oczywiście je chrupnę. Dostałem te banany od Krzyśka z kanału Fun Palm, od którego byłem, na pewno widzieliście. Zresztą tutaj na górze gdzieś, czy tu wrzucę link do tego filmu, jak go odwiedzałem i pokazywał banany. I on wtedy mi obiecał, że jak banany dojrzeją, to że on te banany do mnie prześle dla testu, żebym sobie mógł je stestować i ocenić, czy są smaczne i jak to w ogóle jest w porównaniu do bananów tych takich, które jemy sklepowe. I tak jak obiecał, tak zrobił. Napisał mi akurat wtedy, jak byłem na wyjeździe, że wysyła mi paczkę z bananami i że będę mógł sobie je stestować. Także już idę Wam pokazać, co to są za banany. Te banany tutaj leżą. Gatunek Musa Grand Nine. To mi napisał Krzysiek. Patrzcie, chciałem Wam pokazać, jakie one są duże, jaka to jest wielkość, tak? Mieszczą mi się na dłoni, więc takie malutkie. Wezmę jednego, może będzie mi łatwiej. Ten już jest pęknięty, więc tego będziemy zaraz konsumować. Mieści się na dłoni Musa Grand Nine. Krzysiek wyhodował je we własnej szklarni. Tak jak Wam mówię, tutaj będzie link, już wcześniej może wkleję, albo teraz, do tego filmu, gdzie pokazywałem, jak banany u niego rosną. Więc ja osobiście nawet nie wierzyłem w to kiedyś, że banany mogą... Znaczy wierzyłem, że sam miałem banany, że ludzie banany hodują, wykopują, chowają, ale taki banan nigdy w życiu no, nie ma szansy zakwitnąć, znaczy zakwitnąć może, ale nie może wypuścić owoców. Z tego, co czytałem, to musi być przynajmniej 1,5 roku do tego, aby był owoc. A u nas to jest niemożliwe, no bo jak wkopiemy na wiosnę, wykopiemy na jesień, to z całą pewnością nie będzie tego czasu. Także czekajcie, zaraz go będę rozpakowywał, tylko jedną ręką będzie mi mega, mega ciężko, ale zaraz spróbujemy, czekajcie. Czekajcie, muszę odłożyć telefon i zaraz spróbujemy. Jest, mam go. Tak wygląda zupełnie normalnie w środku, czyli tak jak nasz zwykły, chciałem powiedzieć polski, czyli tak jak nasz zwykły kupny banan i zaraz będziemy go konsumować. Uwaga, gryz pierwszy. To jest pyszne. Ja dziękuję. Powiem tak. Takie banany to jadłem jedynie na Dominikanie. Pychota! Nie, jeszcze na Mauritiusie. Na Mauritiusie były takie fajne małe bananki. Tylko tam nie wiedziałem, jaki gatunek. Nie mam pojęcia, jaki to był. Pychota! Naprawdę! Rewelacja! Krzysiek podobno sprzedaje kilo bananów $100. To nie jest wygórowana cena. Naprawdę, za tak pyszne banany. Takie banany powinno się dawać dzieciom zdecydowanie, bo na pewno są zdrowe, niepryskane, jak truskawki na przykład od babci Peli, mojej teściowej, są niepryskane i przez to są bardzo smaczne. Tak samo tutaj banan od dziadka Krzyśka. Spokojnie polecam, naprawdę wspaniałe. Jeżeli ktoś ma szklarnię i może takie u siebie uprawiać i też otrzymać z tych takie cudne owoce, to oczywiście polecam. Bardzo, bardzo smaczne. Krzysiek, jeżeli oglądasz, wielkie dzięki za przesyłkę, wielkie dzięki, że miałem okazję spróbować te banany, no bo gdzie miałbym spróbować banany z Polski? Jesteś chyba dla mnie jedyną osobą w Polsce, która ma własne banany z własnej szklarni, bo takich, tak jak mówiłem, osób, które wiem, że banany mają, posiadają
i wkopują na wiosnę, wykopują na jesień. To jest mnóstwo takich bananiarzy i to jest okej, super, tylko nie będą mieć nigdy owoców. A u Krzyśka są owoce. Naprawdę. Nie jestem jakimś zwolennikiem bananów. Byłem przed chwilą na zakupach w Biedronce i kupiłem dla dzieci 3 banany. Ale to z tym to oczywiście nie mają nic wspólnego. Chowają się totalnie do takiego banana, który jest od Krzyśka. Więc jeżeli ktoś chce zgłaszać się do Krzyśka $100 za kilo bananów, to oczywiście taki żart. Bo z tego co wiem, to już tiry z Kauflanda do niego podjeżdżają, będą się ładować i od połowy, drugiej połowy lutego w każdym sklepie w Kauflandzie będzie można dokupić banan a la Krzysiek. Czyli to się będzie nazywało chyba banany dziadka Krzyśka. Pyszne. Naprawdę. Bardzo polecam. Odmiana Musa Grand Nine. Nie wiem, czy inne też są. Jak Krzysiek będzie oglądał ten film, to może skomentuje, czy są jakieś inne odmiany, które się je, jak się bananami nie zajmuje. To po prostu nie mam pojęcia. Ja wychodzę z założenia, że jak ktoś się na czymś zna, to o czymś powinien mówić, a jak ktoś się na czymś nie zna, to po prostu niech się kuźwa nie odzywa, bo wyjdzie na barana. I dlatego ja się wolę nie odzywać w tym temacie, jeżeli w tym temacie się po prostu nie znam. Także słuchaj ta, ludzie, życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się, dawajcie łapę w górę dla mnie i dla Krzyśka. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I pamiętajcie, że 11 lutego to nie jest wiosna i to nigdy nie będzie wiosna, bo to zawsze będzie zima, obojętnie co by się nie działo. Nie bądźcie baranami, nie dajcie się zwieść w 5-tygodniowe prognozy albo 6-miesięczne, nie daj Boże, bo wiem, że już i takie się pojawiają. Patrzcie na prognozę maksymalnie na tydzień do przodu, wyciągajcie wnioski. Jeżeli chcecie palmy, możecie odkryć. Miejcie tylko gdzieś z tyłu głowy cały czas, że może trzeba będzie je zakryć. Pamiętajcie, że ja mieszkam na Dolnym Śląsku, przez wielu uważanych za jeden z cieplejszych rejonów. Oczywiście nie jest to Szczecin czy Świnoujście, ale jest dosyć ciepło. A nawet kilka lat temu, 3 czy 4, miałem chyba minus 16 stopni i to było chyba 18 marca. Także bardzo Was przestrzegam, bo odkrywając teraz palmy, licząc na to, że nie będziecie ich musieli zakryć, możecie się bardzo, bardzo przeliczyć. Życzę wspaniałego dnia, konsumując resztę banana. Trzymajcie się, cześć! Mniam, mniamo.